Siemka widzowie, kolejny poranek, poranny vlog, jak to się mówi. Hej, znowu idziecie ze mną do sklepu. Chyba jedna ta sama droga w kółku nas będzie czekać. A pośladek to mi niedługo odpadnie, będę bez pośladka chodził. Kurwa, tak mnie to boli, że szok. No ale już idę dzisiaj do tego lekarza, czy w końcu wybiorę. Już obiecałem pewnej osobie, że pójdę, no to już jak obiecałem, no to idę. Co do live'u, to ja nie wiem kiedy. Całkiem może, że w tygodniu, jeżeli ja będę na razie i tak jestem na zwolnieniu, to jeżeli będę miał wolne do końca tygodnia, a tak planuję sobie zrobić, bo ja nie wyobrażam sobie łażenia z takim bólem po drabinach. Większość czasu tak naprawdę to leżę w łóżku, bo nawet na krześle siedzieć to ciężko. No to może spróbuję zrobić live'a w tygodniu jakoś jeszcze. Do końca tygodnia dużo czasu, no. No, mam nadzieję, że wyłapaliście u majora skandaliczne zachowanie się Krzysztofa Kononowicza. Bo to już było skandaliczne to, co zrobił. Tak mu gul skoczył za te pieniądze, które major dostał, bo major sobie praktycznie, szczerze mówiąc, zarobił je. Bo major był na live'ie i tak dalej, nie? Tak mu gul skoczył, że prawie nie doszło do rękoczynów, no. Mało brakowało. No ale ja z honorem naprawdę nie... ani się do niego nie rzuciłem. Wręcz chciałem mu dać na dobre 3 obiary, takie barowe. Bo chciałem mu dać 5 dych. Czy tam 4 czy 5 dych, coś takiego, tam nie wiem ile wyjąłem. To przecież się uniósł honorem, że to dla niego to za mało jest, nie, skoro major dostał 200, a on tylko tyle i nie chciał. Wyobraźcie sobie, że nie chciał tych pieniędzy. No i oczywiście padły groźby, że mnie załatwi. Zobaczymy. No co on mi załatwi? No nie wiem, co on mi załatwi. No że mnie załatwi w każdym razie. I to dzisiaj, więc z niecierpliwością będę czekał, co on tam kurde wykombinuje, co on wymyśli. A poranek jak poranek, no chłodno, trochę mroźno, wiecie. Ale chyba w dzień będzie trochę cieplej, bo wiatru nie ma. Jest elegancko, ale widzicie, w czapce jestem. Jak w czapce, to znaczy, że jest chłodno. Jest na minusie, no nie wiem ile, ale jest trochę na minusie. Na pewno. Dzisiaj nie wiem, zobaczymy, może dzisiaj... A, dzisiaj będę szukał już kamery HD. Jak uda mi się ją kupić, Full HD do tego, do komputera, żeby była lepsza jakość nagrań w tym, jak on się nazywa, no na live'ach, no, na streamach, to no to jeżeli mi się uda kupić lepszą kamerę, to na pewno wam pokażę, znam relacje i tak dalej. No i cóż, na razie, siemanko.